Ten filmik odpowiedzi na pytanie, jakie badania musisz zrobić, aby uzyskać wtórnik prawa jazdy i to z jakiegokolwiek powodu. Natomiast nie mówię tutaj o przedłużaniu prawa jazdy zawodowego z kodem 95, bo do tego niestety potrzebujesz dodatkowo badań psychotechnicznych oraz badań lekarskich po szkoleniu okresowym lub kwalifikacji wstępnej. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i oczywiście zacznę od zapytania kierowcy. Witam Pana, złożyłem wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany adresu zamieszkania. Mam kategorię A, B, C, C plus E. Natomiast mój Wydział Komunikacji żąda ode mnie aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do prowadzenia pojazdów. Jakie muszę wykonać badania? No, jeżeli nie jestem kierowcą zawodowym, powtarzam, nie jestem kierowcą zawodowym i nie staram się o świadectwo kwalifikacji. Czy ewentualne badania mogę wykonać u Pana, w Pana przychodni medycyny pracy na Żernickiej 215 we Wrocławiu? Pozdrawiam. Odpowiadając na to pytanie, a w zasadzie kilka pytań, no, wszystko co musisz zrobić, to po prostu pójść do lekarza uprawnionego do badań kierowców, czyli również możesz pójść do mojej skromnej osoby, a nawet jak jesteś z Wrocławia, to musisz pójść do mojej skromnej osoby. No, ten lekarz, czy ja osobiście, wyznaczę Ci jakiś odpowiedni zakres badań. Kluczowe są tutaj dla zakresu kategorie wyższe, czyli C, C plus E, no jeżeli masz D czy D plus E, to nie obejdzie się wtedy bez badania okulistycznego, czy powiedzmy audiometrii tonalnej. Natomiast od 2013 roku spotka Cię taka jedna, powiedzmy, niemiła niespodzianka. Nawet jak miałeś wszystkie kategorie bezterminowo wcześniej zrobione, to na nowym druku prawka niestety będziesz miał je terminowo. Aby Ci to udowodnić, proszę zobacz sobie na mój druk prawka. Tutaj miałem prawko kategorii B, prawko kategorii C bezterminowo, natomiast po zrobieniu prawa jazdy kategorii A, czyli na motocykl w 2013, mam tutaj powiedzmy kategorie niższe, mam na lat 15, czyli 2028, 20, czyli jeszcze raz A 28, B 28, E do B 28, oczywiście 2028 rok, natomiast kategoria C ładnie mi zrobiono do 2018 roku, czyli 5 lat od roku 2013. Jeszcze raz pokazuję tutaj stary dokument. Wszystko było bezterminowo. Jak tu narzekać na stare dobre czasy? Na tym oczywiście kończę. Jeżeli chcesz zrobić te badania do wymiany prawa jazdy, mówię tutaj już o jakiejkolwiek kategorii, nie tylko do wtórnika, czy możesz też chcieć do świadectwa kwalifikacji, zapraszam Cię oczywiście do mojej przychodni na Żernicką 215. Aby wszystko poszło nam sprawnie, oczywiście zadzwoń pod 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123, umów się na dogodny termin. Jeżeli jesteś kierowcą zawodowym i potrzebujesz to również do kwalifikacji wstępnej, do świadectwa kwalifikacji, wymaga również badań psychotechnicznych, w sumie nie ja, a Wydział Komunikacji wymaga badań psychotechnicznych i też zadzwoń pod ten sam numer. Sama wizyta lekarska trwa u mnie około pół godziny, wtedy zrobisz komplet badań oraz dostaniesz orzeczenie lekarskie wymagane do Wydziału Komunikacji. No, psychotesty trwają troszeczkę dłużej. Oczywiście zapytanie również możesz wysłać poprzez moją stronę internetową. Także jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka, daj na swój portal społecznościowy. No, pomóż mi szerzenie misji przedłużania terminowych praw jazdy, czy wymiany po prostu praw jazdy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia w moim następnym wideo.